Witam Was, kochani, serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy poranek 15 czerwca i pozdrawiam z Wodzisławia Śląskiego. Poniedziałek to taki dzień, którego nie lubimy. Cały tydzień pracy przed nami, obowiązków, ale mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was dobry, spokojny i tego Wam z całego serca życzę. Chcę Was dzisiaj pozdrowić Słowem Bożym na dzisiejszy dzień z księgi proroka Izajasza z 26 rozdziału i z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Izajasz pisze: Twoi umarli ożyją i powstaną, spoczywający w prochu obudzą się i radośnie zawołają, bo Twoja rosa będzie rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. A apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale: Wiemy, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, wskrzesi z Jezusem także nas. Dzisiejszy poniedziałkowy poranek zostaje nam przypomniana prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Pan zmartwychwstał, On prawdziwie zmartwychwstał i pokonał moce śmierci. Choć minęła Wielkanoc, o tej prawdzie nigdy nie powinniśmy zapominać. W dzisiejszych tekstach biblijnych, zarówno z księgi proroka Izajasza, jak i z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozbrzmiewa ta piękna prawda. Ale nie tylko. Jest bowiem w nich mowa także o nas, o tym, że i my z Jezusem będziemy zwycięzcami śmierci. I my zostaniemy wskrzeszeni do życia wiecznego. A zatem nawet teraz, kiedy cały czas żyjemy z taką niepewnością co do kolejnego dnia, martwimy się, czy nie dotknie nas jakieś doświadczenie, oddajmy wszystko w Boże ręce. Zaufajmy temu, który nawet śmierć przezwyciężył. Pamiętajmy zawsze, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, a potem umarł i zmartwychwstał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał żywot wieczny. Jemu więc, Chrystusowi, na początku tego nowego tygodnia oddajmy wszystkie nasze sprawy, radości, smutki, bóle, troski, a On niech nam błogosławi. Chcemy także dzisiaj polecać Wszechmogącemu Bogu wszystkich ósmoklasistów, którzy za niedługą chwilę będą rozpoczynali w swoich szkołach końcowy egzamin. Niech Pan Bóg ma ich w swojej opiece i obdarza mądrością. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dobrego dnia z Bogiem.